W końcu 1990 roku w Polsce odbyły się pierwsze w dziejach naszego kraju powszechne wybory prezydenckie. Sama instytucja prezydenta w Polsce pojawiła się już w Polsce międzywojennej, ale wybierano go wówczas drogą pośrednią przez Zgromadzenie Narodowe. W Konstytucji Marcowej robił to Sejm i Senat połączony w Zgromadzenie Narodowe. Po II wojnie światowej urząd prezydenta na moment reaktywowano, ale w 1952 roku, kiedy uchwalono Konstytucję Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, został zastąpiony tak zwaną kolegialną głową państwa, czyli Radą Państwa. W 1989 roku w konsekwencji rozmów Okrągłego Stołu zadecydowano o reaktywowaniu urzędu prezydenta, ale również miał być on i był za pierwszym razem w 1989 roku wybrany przy pomocy Zgromadzenia Narodowego, a więc przez połączone izby Sejmu i Senatu, które również wtedy reaktywowano. Prezydentem został w lipcu 1989 roku generał Wojciech Jaruzelski. Był pierwszym i zarazem ostatnim prezydentem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Dynamika zmian związana z upadkiem rządów komunistycznych, jaka nastąpiła na przełomie 89 i 90 roku, sprawiła, że zaczęły się nasilać w Polsce głosy mówiące o tym, że generał Jaruzelski jest reliktem czasów komunistycznych i powinien pojawić się nowy prezydent. To się nałożyło na konflikt wewnątrz obozu solidarnościowego, który za sprawą słynnej wypowiedzi Lecha Wałęsa, więc lidera Solidarności, został później nazwany Wojną na Górze. Wojną na Górze to była taka przenośnia Wałęsy. Wałęsa argumentował, że jeśli elity się spierają, to wtedy doły społeczne pozostają w spokoju, a zatem to ma pewien sens, to znaczy utrzymanie ładu społecznego wymaga konfliktu na górze. Wojna na Górze była przedstawiana często jako personalny konflikt Lecha Wałęsy z premierem Tadeuszem Mazowieckim, a więc pierwszym niekomunistycznym premierem, i oczywiście miała też ten wymiar. Istotnie Lech Wałęsa był rozczarowany tym, że Tadeusz Mazowiecki, którego Wałęsa, można powiedzieć, namaścił do roli prezesa Rady Ministrów, usamodzielnił się niezwykle szybko i właściwie Wałęsa stracił na niego wszelki wpływ. Ale wbrew pozorom Wojna na Górze nie była tylko konfliktem personalnym. Tak naprawdę wtedy za Mazowieckim z jednej strony, a za Wałęsą z drugiej strony pojawiły się grupy ludzi reprezentujące kompletnie inne diagnozy ówczesnej sytuacji i różne wizje Polski. Obóz Mazowieckiego to obóz, który mówił, że oto udało się nam wyjść z czasów komunistycznych suchą stopą, że tak naprawdę największym problemem dla Polski jest populizm, nacjonalizm, ksenofobia, antysemityzm. Natomiast nie ma problemu właściwie postkomunistów, to jest kwestia marginalna. Dokładnie odwrotnie rozumowali wówczas zwolennicy, którzy się skupili przy nim, zwolennicy tak zwanego hasła przyspieszenia przemian, którzy uważali, że tak naprawdę głównym problemem dla Polski jest ciągła silna obecność sił postkomunistycznych, ich dominacja w sferze gospodarki, ich ogromne wpływy polityczne, a także w różnych segmentach wymiaru aparatu państwowego. Spór między tymi dwoma obozami politycznymi najlepiej wówczas był widoczny podczas lektury dwóch organów prasowych, które wtedy były bardzo popularne i które, można powiedzieć, właśnie reprezentowały dwa odłamy obozu solidarnościowego. Z jednej strony była to Gazeta Wyborcza, której redaktor naczelny Adam Michnik właśnie w swoich artykułach kreślił wizję zagrożenia płynącego dla Polski ze strony skrajnej prawicy, nacjonalizmu, owych sił ksenofobicznych. Z drugiej strony był to tygodnik Solidarność, którego redaktorem naczelnym w miejsce Mazowieckiego i ku jego ogromnemu niezadowoleniu Lech Wałęsa mianował Jarosława Kaczyńskiego. W tygodniku Solidarność mowa była o tym, że Solidarność odegrała swoją historyczną rolę, a teraz powinny się z niej wyłonić różnego typu orientacje polityczne, partie polityczne, ale głównym zadaniem jest doprowadzenie do szybkiej dekomunizacji Polski. Ten konflikt narastający od końca roku 89 ujawnił się w otwarty sposób wiosną 1990 roku, kiedy to Jarosław Kaczyński zdecydował się najpierw wysunąć kandydaturę Lecha Wałęsy na prezydenta, a później powołać
partię polityczną, właściwie można powiedzieć sojusz partii politycznej o nazwie Porozumienie Centrum, którego głównym hasłem stało się właśnie przyspieszenie wyborów prezydenckich i wyłonienie w nich Lecha Wałęsy. Tyle tylko, że Jarosław Kaczyński proponował, aby prezydenta wybrało po raz kolejny, tak jak wcześniej Jaruzelskiego, Zgromadzenie Narodowe, więc połączony Sejm i Senat. Okazało się, że tego nie chce sam Wałęsa, który zdawał sobie sprawę, że wybór go przez nie w pełni demokratyczny parlament będzie jakąś skazą na jego prezydenturze. Wałęsa chciał wyborów powszechnych i co ciekawe, także przeciwnicy Wałęsy i Kaczyńskiego, a więc zwolennicy premiera Mazowieckiego, również uznali, że właśnie powszechne wybory prezydenckie są najlepszym rozwiązaniem i najbardziej demokratycznym i sposobem na to, żeby prezydentem został ich kandydat, czyli premier Tadeusz Mazowiecki. Latem 1990 roku wynegocjowano szczegóły kompromisu. We wrześniu 1990 roku zmieniono konstytucję i wprowadzono po raz pierwszy w dziejach Polski powszechne wybory prezydenckie, przy okazji skracając kadencję prezydenta z 6 do 5 lat, bo prezydent Jaruzelski był formalnie wybrany w 1989 roku na 6 lat. Wybory miały wyglądać dość podobnie jak dzisiaj, a więc mógł się zarejestrować każdy obywatel Polski, który miał ukończone 35 lat i miał za sobą 100 tysięcy podpisów obywateli. Początkowo zaczęło zbierać podpisy kilkunastu kandydatów, ale szybko okazało się, że bariera zgromadzenia 100 tysięcy podpisów jest barierą bardzo trudną do pokonania i większość z nich nie zdołała tych podpisów zebrać, w tym przypomnę postaci, które później stały się w polskiej historii dość znane, choćby Kornel Morawiecki czy Janusz Korwin-Mikke. To byli ludzie, którzy wtedy chcieli wystartować w wyborach prezydenckich, ale nie zdołali zebrać 100 tysięcy podpisów. Udało się to jedynie 6 kandydatom i w związku z tym były to wybory prezydenckie z najmniejszą liczbą zarejestrowanych kandydatów w dziejach polskich powszechnych wyborów prezydenckich. Przez właściwie większość kampanii wyborczej uważano, że właściwie walka rozegra się między dwoma kandydatami, a mianowicie wspomnianym tu już Lechem Wałęsą i Tadeuszem Mazowieckim. No ale wspomnijmy o tej pozostałej czwórce. W tej czwórce niewątpliwie da się wymienić, można ją podzielić na dwie grupy. Trzech pretendentów to byli kandydaci innych liczących się sił politycznych wówczas w Polsce, a mianowicie był to kandydat środowisk postkomunistycznych, przede wszystkim Socjaldemokracji Rzeczpospolitej Polskiej, a więc tej partii, która wyłoniła się z PZPR, Włodzimierz Cimoszewicz. Był kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego, które wyłoniło się z istniejącego w czasach PRL ZSL-u, czyli Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Roman Bartoszcze. I kandydat jedynej partii w tym gronie stricte opozycyjnej, ale nie o solidarnościowej genealogii, a mianowicie Konfederacji Polski Niepodległej, partii opozycyjnej utworzonej w czasach PRL jeszcze w roku 79 i działającej nielegalnie, Leszek Moczulski. I listę 6 kandydatów zamykał człowiek, który się okazał czarnym koniem tej kampanii prezydenckiej, a mianowicie Stanisław Tymiński, kompletnie nie mający w Polsce żadnej partii politycznej. Człowiek, który jako młody chłopak w latach 70. wyemigrował, właściwie uciekł na zachód. Tam mieszkając w Kanadzie i Peru dorobił się sporego, jak na polskie realia tamtej epoki, majątku. W Kanadzie był liderem marginalnej partii libertariańskiej. I na kilka miesięcy przed wyborami prezydenckimi w Polsce, tak naprawdę późnym latem roku 90, przyjechał do Polski z zamiarem wystartowania w wyborach prezydenckich. Nie miał tu oczywiście żadnych ludzi, żadnych zwolenników, natomiast miał pieniądze. Ponieważ miał pieniądze, wynajął agencję reklamową, która opublikowała jego programową książkę pod tytułem Święte Psy i zaczęła zbierać podpisy pod jego kandydaturą, zebrała wymaganą liczbę głosów i Tymiński dołączył do grona 6 kandydatów, choć oczywiście nikt nie traktował go poważnie. I tak pokazywały też sondaże. Na początku listopada roku 90, a pierwsza tura wyborów miała się odbyć 25 listopada, poparcie dla Tymińskiego oscylowało na poziomie 1% głosów.
W wyborach w tym momencie było jasne, że dojdzie do starcia Lecha Wałęsy, który był najpopularniejszy w sondażach, choć mimo że sam mówił, że wygra na pewno w pierwszej turze, sondaże nie dawały mu jednoznacznych szans na zwycięstwo w pierwszej turze. I drugim oczywiście miał być Tadeusz Mazowiecki. Tymczasem w ciągu 3 tygodni trwania kampanii nastroje społeczne uległy gwałtownej zmianie. Oczywiście tak naprawdę one zaczęły się zmieniać już wcześniej. Sondaże tutaj, wtedy jeszcze ich metodologia pozostawała wiele do życzenia, nie były dość dokładne. Najkrócej mówiąc, zaczął się oto proces polegający na tym, że Tadeusz Mazowiecki zaczął gwałtownie tracić poparcie na rzecz innych kandydatów, w tym zwłaszcza Tymińskiego. Dlaczego tak się stało? Otóż wydaje się, że tu się złożyły dwie grupy przyczyn. Po pierwsze, Mazowiecki sam nie bardzo się czuł w roli kandydata w powszechnych wyborach prezydenckich. To był raczej polityk kameralny, typu gabinetowego, nie nadający się do występowania na wiecach, przemawiania do ludzi. On tego bardzo nie lubił, unikał tych wieców w kampanii, dokładnie inaczej niż robił to Lech Wałęsa, który właśnie unikał występowania w studiu telewizyjnym, a starał się i żądał od swojego sztabu, żeby go filmowano na wiecach, miał znakomity kontakt z tłumem. No a na czym w takim razie polegała tajemnica Tymińskiego? Otóż Tymiński po prostu wstrzelił się w znakomitą koniunkturę związaną z rozczarowaniem pokaźnej części Polaków reformami rządu Mazowieckiego, a symbolizowanymi oczywiście przez postać Leszka Balcerowicza. Jesień roku 90 to okres, kiedy Polacy już bardzo mocno odczuli konsekwencje właśnie tak zwanego planu stabilizacji gospodarki. Dochody realne bardzo wielu ludzi znacząco spadły. Szczególnie boleśnie plan Balcerowicza odczuła polska wieś, polscy rolnicy. I tam właśnie Tymiński zyskiwał coraz większą popularność. W małych miasteczkach bano się bezrobocia, więc tam również hasła Tymińskiego zyskiwały popularność. A jakie to były hasła? No szalenie ogólnikowe, gdybyśmy dzisiaj obejrzeli to, co wówczas Tymiński pokazywał w swoich bezpłatnych programach telewizyjnych, bo tu tkwiło sedno i tajemnica jego popularności. Na początku listopada zaczęła się emisja bezpłatnych programów wszystkich kandydatów w telewizji, a przypomnę, to była epoka, kiedy w Polsce były tylko 2 kanały telewizji, więc były powszechnie oglądane i to były pierwsze tego typu programy wyborcze, budziło ogromne zainteresowanie. Więc ogromna liczba ludzi oglądała te programy i co tam widziała? Widziała tam Tymińskiego, który mówił mniej więcej tak, słuchajcie, w Polsce się zaczyna kapitalizm, wszyscy ci pozostali kandydaci nie mają o tym zielonego pojęcia. Natomiast ja spędziłem w kapitalizmie w Kanadzie ostatnie 20 lat, zrobiłem tam ogromne pieniądze. Ja wiem, co zrobić, żebyście nie byli białymi murzynami Europy. To sformułowanie biali murzyni Europy to był jeden z takich zwrotów Tymińskiego, którym on się nieustannie posługiwał i którym przekonywał tą zwłaszcza słabiej wykształconą, biedniejszą część Polaków przerażoną nadciągającą transformacją do swojej kandydatury. Tutaj chodzi o to, żeby ludzie nareszcie w tych zakładach pracy mogli zarobić. A więc jeśli nie ma pieniędzy, bo one nie przyjdą z zagranicy, a nie mamy ich w kraju, aby te zakłady kupić czy na siłę sprywatyzować, moja propozycja jest taka. Traktujmy te zakłady, które są nasze, jako prywatne, aby stworzyć warunki, gdzie ludzie mogą zarobić. Wynik pierwszej tury, do jakiej doszło 25 listopada 90 roku, był szokiem, bo nagle okazało się, że to nie Tadeusz Mazowiecki wejdzie z Lechem Wałęsą do drugiej tury, ale właśnie Stanisław Tymiński. Spojrzeć. Oto notowania z niemal wszystkich lokali, w których byli nasi ankieterzy. 39,3% Lech Wałęsa. 19,9% Tadeusz Mazowiecki. 23,2% Stanisław Tymiński. Wałęsa był rozczarowany, bo nie wygrał w pierwszej turze. Dostał 40% głosów. Drugie miejsce miał Tymiński z poparciem 23%. Dopiero na trzecim miejscu usytuował się Tadeusz Mazowiecki z poparciem niewiele ponad 18%. Ważne są te wyniki pierwszej tury wyborów, są dlatego ważne, że pokazały rozkład sympatii politycznych w Polsce, nie tylko w związku z tymi wyborami, ale na znacznie dłużej. Jeśli spojrzymy na mapę poparcia dla Lecha Wałęsy i Tadeusza Mazowieckiego, to zobaczymy, że one są jakby swoim lustrzanym odbiciem. Tadeusz Mazowiecki wygrywał przede wszystkim w Polsce zachodniej i północnej i oczywiście w największych miastach. Natomiast Lech Wałęsa wygrywał w mniejszych ośrodkach i przede wszystkim w Polsce wschodniej, a zwłaszcza w Polsce południowo-wschodniej, a więc na obszarze Małopolski.
I takim szczególnym regionem był region gdański, dawne województwo gdańskie, gdzie oczywiście też Wałęsa miażdżąco wygrywał z Mazowieckim. Natomiast poparcie dla Timińskiego było najmniej regularne. To był taki pas polskiej frustracji, ciągnący się mniej więcej od dzisiejszego województwa warmińsko-mazurskiego, w którym w dzisiejszych granicach Timiński w ogóle wygrał te wybory. I ciągnęło się przez środkową Polskę aż do Górnego Śląska. To była mapa polskiej frustracji. Na Timińskiego głosowali ludzie, którzy byli najbardziej, powiedziałbym, zdesperowani, zagubieni tej nowej rzeczywistości. Trzeba powiedzieć, że Timiński bardzo zręcznie grał w pierwszej turze, koncentrując się na atakowaniu przede wszystkim Tadeusza Mazowieckiego. Nie Lecha Wałęsy, ale Mazowieckiego. Dlaczego? No dlatego, że walczył o wejście do drugiej tury. A żeby wejść do drugiej tury, musiał wyeliminować kandydata numer dwa, czyli Mazowieckiego. Mazowiecki miał jeszcze ten problem, że właściwie był obiektem krytyki ze strony wszystkich pozostałych kandydatów, bo był urzędującym premierem. Jeżeli podejmuje trudne decyzje, to są decyzje jakiejś większej wagi, które chce wszechstronnie rozważyć. I niewątpliwie obok jego osobistych słabości, jakby jako kandydata, ten fakt, że był urzędującym premierem, niewątpliwie nie przysporzył mu popularności, odebrał mu bardzo wiele głosów. Wyniki pierwszej tury były oczywiście szokiem dla znacznej części opinii publicznej, bo oto nagle kandydat znikąd, jak wtedy o nim mówiono, wchodzi do drugiej tury wyborów prezydenckich i ma szansę być może nawet wygrać. Zwłaszcza w sztabie Wałęsy zapanowało, jak wspominali jego wówczas członkowie, przerażenie, ponieważ oni tam pracowicie gromadzili materiały, ale oczywiście na Tadeusza Mazowieckiego. To Tadeusz Mazowiecki miał być tym, którego zamierzano w ciągu tych dwóch tygodni między pierwszą a drugą turą znokautować. Nagle okazało się, że Tadeusza Mazowieckiego już nie ma, natomiast jest Stanisław Tymiński. Zaczęła się rzeczywiście ogromna kampania negatywna przeciwko Tymińskiemu i tu trzeba powiedzieć jasno, najlepiej to obrazuje zachowanie wszystkich pozostałych kandydatów. Wszyscy pozostali kandydaci z Tadeuszem Mazowieckim na czele poparli tak naprawdę Lecha Wałęsę. Wyjątkiem był Włodzimierz Cimoszewicz, który wprawdzie nie poparł Wałęsy, ale nie poparł też Tymińskiego. On się po prostu jakby wycofał od poparcia dla któregokolwiek z tych dwóch kandydatów, którzy przeszli do drugiej tury wyborów. No co było zrozumiałe, dlatego że Wałęsa głosił hasła dekomunizacji, więc trudno, żeby Cimoszewicz popierał kandydaturę Wałęsy. Natomiast Tymiński został odrzucony właściwie przez całą polską klasę polityczną, przez miażdżącą większość mediów i to świetnie było widać w czasie właściwie jedynego spotkania Wałęsy z Tymińskim w czasie tej kampanii prezydenckiej między pierwszą a drugą turą. I to nie była zresztą debata telewizyjna, do której w ogóle ostatecznie nie doszło, tylko to był rodzaj takiej równoległej konferencji prasowej, na której wystąpili obaj kandydaci. Kiedy się ogląda tą konferencję prasową, bardzo długą, trwającą blisko dwie godziny, to właściwie widać, że ona się zamieniła w taki zmasowany atak dziennikarzy na Tymińskiego, któremu wywlekano różne prawdziwe i nieprawdziwe fakty z jego życiorysu, a Tymiński próbował się bronić no, między innymi czymś, co przeszło do legendy i stało się jednym z symboli tamtej kampanii prezydenckiej, a mianowicie w pewnym momencie już taki bardzo mocno zdenerwowany powiedział, że pan Wałęsa się powinien wytłumaczyć ze swojej przeszłości, bo ja mam dokumenty na ten temat, które mam tutaj w czarnej teczce i wtedy kamery zostały skierowane na słynną taką walizkę Tymińskiego w ciemnym kolorze, to była słynna czarna teczka. Wiele z tych materiałów są to materiały osobiste. Niektóre są materiały tak poważne, że uważam, że potrzebna jest nawet dyskusja osobista z kandydatem na ten temat. Do tej pory tego nie było, nie było takiej możliwości. Więc uważam, że debata jest tutaj bardzo ważna jako podsumowanie. Tyle tylko, że Tymiński nigdy nie powiedział, co było w tej teczce. Można się domyślać, że chodziło tu o sprawę Bolka, dlatego że w sztabie Tymińskiemu, co mu wypomniano, pojawili się także oficerowie zlikwidowanej niedawno Służby Bezpieczeństwa i zapewne przekazali Tymińskiemu informacje, ale bez żadnych dokumentów, że Wałęsa miał przeszłość agenturalną w pierwszej połowie lat 70. Wałęsa zareagował oczywiście bardzo zdecydowanie, zażądał od Tymińskiego natychmiastowego otwarcia tej teczki, grożąc mu zresztą, że nie wyjedzie z Polski, jeśli nie pokaże
pokażę, co ma w tej teczce. Jest to oskarżenie i proszę natychmiast ujawniać tę sprawę. Bo inaczej naprawdę nie... jak się tylko zwyciężę prezydent Durę, nie dam panu wyjechać, aż pan udowodni to wszystko. Tymiński teczki nie otworzył, ale z Polski rzeczywiście wyjechał, ale wyjechał już po drugiej turze wyborów, po drugiej turze, którą przegrał bardzo wyraźnie z Wałęsą, bo Wałęsa w drugiej turze wyborów, która odbyła się 9 grudnia, wygrał miażdżąco w sposób, który nie sprzedarzył się później żadnemu z zwycięzcy drugich tur w polskich wyborach prezydenckich, mianowicie uzyskał 74%, podczas gdy Tymiński niespełna 26% głosów. I co ciekawe, ponieważ to też była pewna bezprecedensowa sytuacja, która się później już nie powtórzyła w żadnych wyborach prezydenckich, w drugiej turze wyborów prezydenckich mieliśmy niższą frekwencję niż w pierwszej. Co do zasady, zawsze emocje w Polsce były takie, że później, kiedy dochodziło do drugich tur, w drugiej turze frekwencja była zawsze wyższa. Tym razem było odwrotnie, o mniej więcej 7% frekwencja spadła między pierwszą a drugą turą. Dlaczego? Bo część wyborców Mazowieckiego była tak rozgoryczona, tak jak się wydaje sfrustrowana faktem, że ich kandydat przepadł, że nie posłuchała apeli samego Mazowieckiego, nie poszła poprzeć Wałęsę, po prostu uchyliła się od wyboru między Wałęsą a Tymińskim. Wałęsa wygrał bardzo zdecydowanie i niewątpliwie to było do przewidzenia. Znaczy, Wałęsa był tym kandydatem, który najlepiej wówczas rozumiał istotę powszechnych wyborów prezydenckich, a więc to, że kluczem do wygrania tych wyborów jest umiejętność przemawiania na wiecach, umiejętność nawiązywania kontaktów z tłumem, no i oczywiście umiejętność składania obietnic, często obietnic bez pokrycia. Tutaj słynniejszą obietnicą Wałęsy z tamtej kampanii, która przeszła do historii, było oczywiście 100 milionów dla każdego. Chodziło oczywiście o 100 milionów starych złotych, a więc znacznie mniej niż obecnych 100 milionów, ale była to kwota pokaźna, którą każdy miał uzyskać w ramach programu tak zwanej powszechnej prywatyzacji, który wtedy Wałęsa zapowiadał. Jak wiadomo, program powszechnej prywatyzacji został później zrealizowany, ale nikt nigdy żadnej równowartości 100 milionów nie uzyskał, bo to po prostu była obietnica nierealistyczna, podobnie jak wiele innych, które padły w trakcie kampanii prezydenckiej. To, co nam zostało po tamtych wyborach prezydenckich, to poza tym, że no, objawiło się wtedy bardzo wiele negatywnych cech polskiej kultury politycznej, no właśnie używanie bardzo brutalnego języka, demagogii i populizmu, pokazało się przede wszystkim jedna istotna rzecz, a mianowicie wbudowaliśmy do systemu parlamentarno-gabinetowego prezydenta wybieranego w wyborach powszechnych, co podtrzymała później konstytucja dziś obowiązująca z 1997 roku. W konsekwencji mamy do czynienia z systemem, w którym mamy tak zwaną pękniętą egzekutywę, czyli władzę wykonawczą podzieloną między rząd, który co do zasady wedle konstytucji dominuje, ale prezydenta, który bardziej uprawnień konstytucyjnych ma mniej, ale za to ma niezwykle silną legitymację, bo pochodzącą z powszechnych wyborów prezydenckich. Dlatego historia III Rzeczpospolitej to historia bardzo wielu walk kolejnych prezydentów z kolejnymi rządami, szczególnie ostra, gdy dochodziła do tak zwanej koabitacji, a więc sytuacji, w której prezydent jest z innego obozu politycznego niż większość rządząca. Ostatnio udaje nam się tego uniknąć, ale nic nie jest przesądzone, być może koabitacja znowu powróci i wtedy będziemy musieli sobie przypomnieć historię, którą właśnie zapoczątkowała prezydentura Lecha Wałęsy, ale to już temat na zupełnie inny wykład. Dziękuję Państwu za uwagę.